Mamy w tej chwili już 7. edycję naszego dorocznego właściwie festynu Noc Kupały, czyli najkrótszej nocy w roku. No troszeczkę minęliśmy się z tym czasem, jesteśmy tydzień przed właściwie najkrótszym dniem, ale jest to spowodowane tym, że byłoby nam zupełnie łatwiej w tej chwili zorganizować, ponieważ jutro mamy kolejną imprezę, która będzie poświęcona pływadłom. Jutro w Raciborzu zaczynamy, pojutrze lądujemy tutaj na Odrze, na Szkwale w Kędzierzynie Koźlu. Także bardzo się cieszymy, że mieszkańcy znowuż tak licznie zaszczycili nas swoją obecnością i widać, że jest potrzeba tego rodzaju imprez. I tak naprawdę 7. edycja stała się już takim stałym punktem w organizacji naszych wszystkich Rad Osiedli Kozielskich. Rada Osiedla Zachód, Rada Osiedla Stare Miasto, Rada Osiedla Południe to są trzy rady, które umówiły się, że wspólnie robią tego rodzaju imprezę. Oprócz tego Miejski Ośrodek Kultury, który nam zawsze kibicuje i zawsze nam udostępnia odpowiedni sprzęt i nagłośnienie i wspaniałych akustyków. Wspólna taka inicjatywa zaczęło się od pomysłu pani Małgorzaty, która po prostu tą imprezę wymyśliła. Zresztą można teraz zauważyć, że w większości miast, szanujących się miast, są takie obchody. No, niezwykle ciekawa, dosyć tajemnicza sceneria nadodrzańska, tańce, swawole. Zresztą to wszystko wywodzi się z starosłowiańskich zwyczajów. No, niesamowita atmosfera. Myślimy, że o zmroku wypłyniemy tutaj łódką na środek, rzucimy, oczywiście dziewczyny rzucą wianki, no i będziemy się bawić. Bardzo bogaty program. Zaprosiłam tutaj różne zespoły, które funkcjonują na terenie miasta, żeby mogli się przedstawić, zaprezentować. Między innymi występują Kwiatki Magnolii z Domu Dziennego Pobytu Magnolia. Będzie to taki występ tańcem, pokazą relacje damsko-męskie. Występują Słowianki, panie, które będą śpiewały piosenki biesiadne i mam nadzieję, że rozkołyszą tutaj gości wszystkich. Spin, jest to młodzieżowy zespół tańca współczesnego działający przy Miejskim Domu Kultury. Dziewczęta zatańczą z wiankami i potem te wianki zgodnie z tradycją puszczą na wodę i zobaczymy, która panna pierwsza za mąż wyjdzie, której wianek najdalej popłynie. Oczywiście taką atrakcją był magik, pan, który brał udział w programie Mam Talent. Tutaj pokazał gołąbki fruwające i różne inne ciekawe rzeczy. Również myślę, że to wielu osobom się bardzo będzie podobał zespół Komorno, który już ma taką światową sławę, bo nawet w Tajlandii występował. A zespół zaprezentuje wiązankę śląskich właśnie piosenek, śląskich tańców. Mieszkamy, żyjemy na Śląsku, więc uważam, że takie właśnie też tradycje śląskie i tą kulturę śląską należy tutaj promować i prezentować. No, wszystkich mieszkańców zaprosiliśmy na poczęstunek. Oczywiście grill, śląski kołacz, kawa, herbata. Także myślę, że każdy wyjdzie stąd zadowolony. Ale najważniejszą funkcją, którą spełnia ta właśnie Noc Świętojańska, to jest ta integracja społeczeństwa. To, że się tutaj spotykamy, że jesteśmy sobie bliscy, że się razem bawimy, śmiejemy. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ludzie byli tacy serdeczni wobec siebie, żeby spędzać ten wspólny czas.